to żółty kamień. Błyszczy. I jest kolejna zagadka. Okej, czytam. Czwarty kamień uważni odnajdą głęboko pod wodą, gdzie rybki pływają. Gdzie pływają rybki? Aha! Tak, aha! Zaraz, dlaczego mówimy aha? Ponieważ następny trójkątny kamień musi być ukryty w jeziorze, bo tam pływa mnóstwo rybek. Słońce zaczyna zachodzić! Powtarzam! Słońce zaczyna zachodzić! Musimy znaleźć ostatni kamień, zanim zajdzie, albo nie znajdziemy skarbu! Szybko! Coś złapałem! Coś bardzo dużego i ciężkiego! Chyba włączę stabilizatory! Złap to! Podnieś! Przenieś! Dałeś radę! Znalazłeś ostatni trójkątny kamień! Teraz zostało nam tylko połączyć je ze sobą. Zróbmy to na placu szczekania razem z dziadkiem! To rodzinka piesków jest! Jedzie każdy pies! Ale emocje! Dawaj kolejny charger! Wow! Dobrze, rodzinko! Już wszystko gotowe! A gdzie tęczowy skarb? Wow! To światło wskazuje nam tęczowy skarb! Widzę, dokąd zmierza światło! Widzę znak X! W tę stronę! Dzięki, ciociu Dźwig! Chodźcie! Zostało niewiele czasu do zachodu słońca! Jedziemy? Już niedaleko? Znaleźliśmy znak! Powtarzam, znaleźliśmy znak! Wszystkie łapki do roboty! Zróbmy, co potrafimy! Kopmy! To jest skrzynka skarbów! Wow! Dziadku, będziesz czynił honory? O, dziękuję, Rabl! Złote narzędzia! Wystarczy ich dla każdego! Tak jest! No a teraz na trzy! Podnieśmy narzędzia do góry! Raz, dwa, trzy! To tęcza! Co to jest? To kość! Macie kość? Zaraz! To nie jakaś zwykła kość. Odkurzacz! Tryb dmuchawy! Przecież to jest cały dinozaur! Znaleźliśmy szkielet dinozaura! Zadzwońmy do pani burmistrz! Dobra, pieski! Co znalazłyście i wykopałyście? Szkielet dinozaura? Znalazłem obrazek w książce o dinozaurach. To jest Velociraptor. Bardzo stary. Kości mogą się łamać. Musimy być ostrożni. Wow! Takie wyjątkowe odkrycie wymaga specjalnego miejsca do przechowania. Miałem nadzieję, że pani to powie. Możemy zbudować muzeum dinozaurów. Zbudujmy je w mieście, żeby wszyscy mogli je sobie obejrzeć. I to jest przecudowny pomysł. Dziękuję, pieski. Dalej, panie kaczorku. Powiedzmy wszystkim w Zatoce Budowniczych, że będziemy mieli muzeum dinozaurów. Okej, rodzinko. Potrzebujemy dwóch piastecznych drużyn, żeby wykonać zadanie. Wheeler, ty masz tę fajną książkę, więc będziesz z Chargerem w ekipie Dino Kopaczy. Musicie wykopać i oczyścić kości dinozaura. Ekipa Dino Kopaczy! A my będziemy ekipą budowniczych muzeum! Ekipa budowniczych muzeum! Juhu! Zbiorę materiały i spotkamy się na budowie. Dzięki, ciociu Dźwig. Dobrze, rodzinko. To do Dino Roboty! Kop, 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 kop! Uff, łapki
Nogi mi się zmęczyły. Odkurzacz! Ten chyba jest większy! To nie jest Velociraptor. To już drugi dinozaur. A to jest szkielet stegozaura. Wow! Dwa dinozaury w jeden dzień! Zadzwonię do Rabla, żeby był na bieżąco. Rabel, mam wielką nowinę. Mamy tu drugi szkielet dinozaura. Wow! To tyranozaur? To mój ulubiony! Sorki, to nie Tyrannosaurus Rex. Mamy szkielet stegozaura. To psiastycznie! Więcej dinozaurów, czyli więcej zabawy! Spokojnie, skrzydełko! Przeniesiemy ciebie i jajeczka w lepsze miejsce! Złap to! Podnieś! Przenieś! O, Rety, zawsze chciałam mieć kuchnię z widokiem, ale nie takim! Pa, pa, skrzydełko! Do zobaczenia! Zobaczmy, gdybym był mamą orlicą, gdzie zbudowałbym gniazdo? Wheeler, wielkie drzewo! O, wielkie drzewo to świetne miejsce dla gniazda! Nie, tam na drodze! Uważaj! No, nie jest dobrze. Wcale nie jest dobrze. Spokojnie, skrzydełko. Uratujemy to jajko. Żaden problem. To jest poważny problem. Dobra, Charger. Jedno jajko frunące w powietrzu. Leci do ciebie. Odkurzacz. Tryb dmuchania. O, mam je. Orety, orety, to działa. Bardzo, skrzydełko. Wheeler uratował twoje jajko. Chyba można powiedzieć, że mój pomysł był odlotowy. Dobry, Wheeler. Odlotowy. Prawda, że zabawne, skrzydełko? Zaraz. Nadal musimy gdzieś przenieść gniazdo. Już wiem. To drzewo ma dużo słońca. Użyjemy tamtych kłód, by zbudować platformę dla skrzydełka. Tak, zróbmy. Uf! Piła! Dobra robota! Kładziemy! Przybijamy! Damy radę! Ostrożnie! Świetnie! Jeszcze tylko jeden gwóźdź! I gotowe! Młotki są super! Czas zobaczyć twój nowy dom, skrzydełko! Złap to, podnieś, przenieś! Ostrożnie! To chyba po orlemu znaczy dziękuję! Dobra! Sprawdźmy, czy Rabel i Mix nas nie potrzebują! Pa, skrzydełko! Jej, pieski wracają! Joho! Rabel i ekipa! Naprzód, pieski! No dobrze, rodzinko. Zróbmy domek na drzewie. Już budować czas! Charger jedzie w górę! A gałęzie zjeżdżają w dół! Uf! Piła! Hej, Charger! Twoja robota się mocno rozgałęzia! Została nam jeszcze miksowa przemiana! Gotów? Cel! Farba! Pomarańczowy, niebieski, znów niebieski, jaśniejszy, czerwony. Wow! U, wkrętka! Rabel, odrzucisz mnie?
Wkrętka i ja musimy zabezpieczyć domek. No pewnie, dziadku! Rabl śpieszy na pomoc! Tak! Naprzód, dziadku! Gdy stare jest coś, co robić wiesz, szum zrób buru i jak nowe jest! I już zrobione! Wkrętko, wciąż dajesz radę! Ten domek jest gotów do wspinaczki! No super! Właśnie tak! Złap się i w górę! Juhu! Świetnie wam idzie! Tak. Udało się! Teraz możemy się wspinać! Jestem szczęśliwą wiewiórką! Ciap, 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 ciap! Okej! A teraz kolej na mnie! Piąteczka dla wszystkich! Ciekawostka! Stary dąb bardzo odmłodniał dzięki wam, pieski! Zawsze do usług! Tak! Pomaluj! Okej! Czyli potrzebujecie arbuzowej miksowej przemiany? Nie ma sprawy! Spray z farbą! Gotów! Cel! Farba! Ojej! Doskonale, Mix! Wygląda całkiem jak prawdziwy arbuz. Motor? Sprawisz, żeby wiewiórka ganiała za twoim arbuzem? Wiewiórka goni motor! A gdy ty ją odciągniesz, znajdziemy sposób, żeby ochronić prawdziwego arbuza. Skoro musimy ochronić ten ogromny arbuz, może będzie fajnie, jeśli... zrobimy wielką i supermocną, superbezpieczną kopułę arbuzową. O, kopułę tak mocną, że ochroni nasz arbuz przed wiewiórką! Jedź, motor, jedź! Motor ma arbuz! Chodź, wiewiórko, goń motor! Okej, Mix. Już! Budować czas, supermocną arbuzową kopułę! Nie złapiesz mnie! A? Gdzie wiewiórka? Halo? Wiewiórko! O-o, złapałaś mnie! O, biedna wiewióreczka! Po prostu chce coś zjeść! Ha, motor ma pomysł! Zobaczcie, jaki ogromny arbuz! Piękny! Naprawdę! Juhu! Pod tą kopułą mój piękny arbuz jest już całkiem bezpieczny. Dzięki za waszą pomoc, pieski. O, my zawsze chętnie pomagamy. Chcę też podziękować motor, ale gdzie ona się podziała? Ruff, ruff. Motor ma pomysł, jak powstrzymać wiewiórkę od zjadania wielkich owoców. Motor pokaże. Mały ogród dla wiewióreczki. To wspaniały pomysł. Wiewiórka ma swój malutki ogródek. Tak. I nie będzie próbować jeść dużych owoców i warzyw. Czas na przekąskę, wiewióreczko. Farmerka Zoe powiedziała przekąska. Nie mogę przestać myśleć o smaczku. Rety! Pan Magrzów leci nad ocean. Jeśli popchniesz go w moją stronę przy latarni, mogę go złapać w moją sieć. To ryzykowne. Jeżeli chybisz, możemy wysłać pana Magrzówia nad ocean na zawsze. Zatem nie mogę chybić. Wheeler, będę czekał przy latarni. A ja cię nie zawiodę. Czas na obrót. Świetnie, Wheeler. I tak trzymaj. Whoa!
kabel. Jak nie, jak tak? Jak nie, jak tak? Jak nie, jak tak? Już jestem gotów. Ja też. Jeden żółwik z pomnikiem leci do ciebie. Jak nie, jak tak? Czas na strzał. Mam cię. Przyda się pomoc. Rowur, śpieszy na pomoc. Rowul i Charger, obaj pomagamy. Dzięki za pomocną łapę, Rowul i ekipo. Hej, panie Magżółwiu, wszystko dobrze? Jak nie, jak tak? Świetnie, żółw ocalony. A teraz oddamy pomnik. Witam was, witam wszystkich. Dobra, wiem, że jesteście smutni czy zmartwieni z powodu zaginionego pomnika. Zatem stworzyłem ten. Ta-da! Nie ma za co, to ja. Teraz możecie odwiedzać go codziennie, by podziękować najwspanialszemu gościowi w zatoce. Hej, a gdzie jest słonko? Jak nie, jak to? Panie Magżółwiu, a co pan tam wyrabia? Miał się pan przecież pozbyć tego pomnika, prawda? Aha. To znaczy, ja wcale go o to nie prosiłem. Któż by śmiał? Dobra, to byłem ja. Mój błąd. Skoro gryzak lubi swój las, może będzie fajnie, jeśli zbudujemy mu lasek na kładce. Tak, jeśli kładka będzie wyglądać jak część jego lasu, gryzak nie zauważy różnicy. I ten pomysł mi się podoba. Mnie też. By gryzak po kładce przeszedł sam, potrzeba tylko paru drzew i ziemi tam. Ziemia sprawi, że kładka będzie jak podłoże w lesie. Rowul śpieszy z ziemią na pomoc! W lesie jest także mnóstwo kamieni, pni i krzaków. Krzakom potrzebna jest woda. Gotów? Cel? Woda! Juhu! Nie widać, gdzie zaczyna się las, a kończy miasto. Wow! Jestem na kładce. Wspaniale! Ciekawe, czy gryzak też tak uważa. Dalej, gryzaku. Kładka na ciebie czeka. Widzisz? Jest jak w twoim lesie. Spodoba ci się. Dalej. Użyj kładki, przyjacielu. Dasz radę. Hej, kaczkom podoba się kładka. O? Bardzo chcę się ganiać z wiewiórką, ale nie będę. Fajnie, że kładka się jej podoba. Wszystkim zwierzakom podoba się nowa kładka. Może tylko oprócz bobrów? Zdaje się, że wejdzie na kładkę. Poradzisz sobie, gryzaku. Gryzak! 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 Gryzakowi podoba się kładka! Powtarzam! Gryzakowi podoba się kładka! I to nie tylko kładka dla bobra. To kładka dla zwierzaków! No i kładka dla piesków! Aż chce mi się śmig, śmig, śmigać!
co jeszcze o nich wiadomo? Moją największą ciekawostką tego dnia jest to, że pszczoły pomagają rosnąć kwiatom. Musimy chronić nasze przyjaciółki. To znaczy, że musimy je bardzo ostrożnie przenosić. Cóż, bardzo mi przykro, ale ten ul jest o wiele za duży i musi tu zostać. O nie! Biblioteka musi być pod tym drzewem i nie możemy przenieść pszczół! Charger, tak jest! Tak, tak jest! Zaraz, co jest? Nie przeniesiemy biblioteki ani pszczół! Ha? Może byłoby fajnie, jeśli... zostawimy pszczoły i zbudujemy wokół nich bezpieczny szklany klosz! O, masz na myśli coś takiego? Z otwartą przestrzenią na górze, żeby nadal mogły latać, kiedy tylko zechcą. I ten pomysł jest odlotowy! Charger szarżuje! Z wielkim kloszem do zawieszenia pod ulem. Wspaniale, byle bezpiecznie, a w pobliżu pszczół zachowaj dystans i poruszaj się wolno. Jasne! Wolno! Dałeś radę! Pszczoły są chyba szczęśliwe. Dobrze, mam tutaj herbatkę, ale nadal nie mam... Wow! To będzie naprawdę świetna biblioteka z herbatką! Lecz niestety bez miodu! Mam dla was kolejną ciekawostkę, bo wasza biblioteka ma własne źródło pysznego, świeżego miodu. Macie własne pszczoły, a to znaczy, że macie miodek! Wow! Własny miód! Świeży miodek? Taki właśnie jest najlepszy! Pszczoły nie będą złe? Mają go mnóstwo. I to jest pięciogwiazdkowy pomysł! Nasza biblioteka ma już herbatkę i miodek! Ale wciąż brak jej czegoś ważnego. Kamila! Książki! Macie ich mnóstwo! A jedna z nich to nowa książka o królu Pazurze! Tak! Nowa książka! To ona! Dziadek ma nową książkę! Bierzmy się za książki! A ja zrobię jeszcze miksową przemianę! Spray z farbą! Przedstawiamy bibliotekę z herbatką! Herbatka ze świeżym miodem, pyszna! Jest prawie gotowy. Brakuje huśtawki. Ja mam pewien pomysł. Może będzie fajnie, jeśli huśtawka nie będzie huśtawką. Może huśtawką będzie opona. Miks pomysłowy z ciebie, piesek. Tak zróbmy. Huśtawka gotowa? Tak, gotowa. Dalej, motor! Powiemy dzieciom wszyscy razem, że psia kraina przygody otwarta! Jej! Bawmy się! Muszę się śpieszyć. Muszę rozwalić cały plac zabaw, zanim te dzieci tu przyjdą. Może zacznę od tej huśtaweczki? Poluzuję? Aha, prawie gotowe. Chodźcie, dzieci. Nasza huśtawka już czeka. Muszę się schować. Okej, w porządku. Spodoba wam się ta opona. Pomocy! Szachermacher ma kłopoty. Musimy mu pomóc. Chodźcie. Rubble śpieszy na pomoc. Pomocy! Zatrzyma
Patrz to! Ale! Szachermacher pędzi w stronę dzieci! Czas na pracę zespołową! Pomocy! Czekajcie! Już nadjeżdża! Moja! Tamcie! Szachermacher może się wytoczyć z mojej wywrotki! No, pieski, nie spisałyście się za dobrze przy budowie tej huśtawki. Dobra! Ja wykręciłem śruby, ale nie chciałem, żeby komuś coś się stało. A zwłaszcza mnie. Dobra, panie Magrzołwiu, idziemy. Żadnych wiwatów. Teren budowy! Tutaj! Proszę się trzymać za słupkami! Spokojnie! Zaraz was stamtąd wyciągniemy. Hej! Jest coraz gorzej! Czy masz blade pojęcie, jak nas wyciągnąć? Owszem, mam! Charger szarżuje! Pora wyłowić pana Szachermachera! Złap to! Podnieś! Podnieś! Uważaj, Charger! Ależ to ciężkie! Przydadzą mi się stabilizatory! Dużo lepiej! Teraz spróbujmy jeszcze raz! Złap to, podnieś, przenieś! Tym razem się udało! Dobra robota, Charger! O, tak, dobra robota, ale jakoś się nie śpieszyłeś. Sorki, znaczy dzięki? Wow, naprawdę muszę popracować nad moim dziękuję. O, rety! Z tą ogromną dziurą na środku ulicy będę musiała odwołać naszą paradę pomocników. Musimy tylko znaleźć budujące rozwiązanie. Ma rację, pomogę! Bo nic nie będę robił, okej? Okay? Będę sobie tutaj stał w razie czego. Rabel i ekipa naprawi tę drogę. Ciociu Dźwig, przywieziesz nam materiały z placu? Och, no pewnie. Materiały na nową drogę zaraz będą. A my teraz wypełnimy dziurę i posprzątamy bałagan Szachera. Kto jest gotów naprawić drogę, niech głośno zawyje. Napełnijmy ziemią dziurę po samą górę. Ziemia już wlatuje. Czasem budowa może być brudną robotą. Brudna robota, bo ziemia jest brudna. Ale śmieszne, Wheeler. Mamy materiały do naprawy drogi. Dzięki, ciociu Dźwig. Pora na porcję szybko schnącego betonu. Zobaczmy. Dodam cementu, piachu, żwiru i nie za dużo wody. A teraz ten piesek miksuje tak. Gotów? Cel? Beton! A teraz warstwa asfaltu. Dlaczego ona go nie łapie? Znaleźliście świnkę. Wszyscy już czekają na farmie, by ją poznać. Może ją znaleźliśmy, ale utknęła w tym błocie i nie daje się uratować. To chyba nie jest kwik o ratunek. To jest radosny kwik. Patrzcie na nas, kumpelki w błocie. O, gorąco tutaj. Założę się, że w tym błotku jest ci bardzo miło, tak? Próbowałaś się ochłodzić? A, więc właśnie to robiła? Farmerko Zoe, nauczyłaś się czegoś o świnkach. Całkiem tak jak my. Świnki tarzają się w błocie dla ochłody. Właśnie tak. Chyba zaczynam się uczyć, jak być farmerką. Świnki tarzają się w błocie dla ochłody. Dobrze wiedzieć! Szkoda, że w jej stodole nie ma błota dla ochłody. O!
Dlatego stodoła jej się nie podoba. Ja mogę lubić czystość, ale truflik lubi błoto. Nie chlapa się, Ryściu. Nie ma sprawy. Później się wytrę. A teraz musimy wypełnić stodołę czymś, co lubisz. Błotem! Farmerka Zoe zaraz przyjedzie z truflikiem. Tymczasem... musimy ubłocić stodołę. Sam nie wierzę, że to powiedziałem. Spawarka! Ziemia zrzucona! Powtarzam, ziemia zrzucona! Miks, do roboty! A tym razem naszą stodołę czeka błotna przemiana. Gotów? Cel? Woda! Doskonale! Moi drodzy, poznajcie moją kumpelę Truflik! Twoja błotna stodoła jest gotowa! I co, Trufliku? Podoba ci się? O nie! Nie jest zadowolona? Nie, nie jest zadowolona. Jest zachwycona! Lampa! Włączaj, Rubble! Włączamy oświetlenie pasa za 3, 2, 1! Kamilo, masz pozwolenie na lądowanie. Tym razem naprawdę. Zrozumiałam, Rubble. Widzę pas startowy. Jestem pod wrażeniem. To była ekspresowa budowa pasa i bardzo dobre oświetlenie. Gotowa na niespodziankę, motor? Tak! Woo, woo, woo! Tak, tak, tak! Co to, co to? Chodźcie! Teraz wszystkie pieski i wszystkie wozy do pomocy. Ale się cieszę, jest! Raz, dwa, trzy, ciągnąć! Jeszcze trochę! Prawie, prawie! Wielka kaczuszka! Wow! Wszystkiego najlepszego, motor! Myślisz, że to psiastyczne? No to uważaj! Wciśnij ten przycisk! Wow! Ale super! Kocham dużą kaczuszkę! Och, i mamy dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę, motor! Niespodzianka, motor! Dziadek przywiózł przyjaciół! A co ty na to, żeby rozpocząć tę imprezę pysznym tortem w kształcie kaczuszki? Ktoś powiedział impreza? No to jedziemy, dziadku! Tak! DJ Rubble jest na chacie! O, znaczy nad jeziorem! O, tak! Posłuchajcie! Ekipa tu jest, każdy nas dobrze zna! Budować chcesz, wiesz, że się da! O, wskakuj, River! Brum, brum, wolno tak, prowadź przez wodę! Ha? Strum
zamarzło na mrozie. Bardzo niedobrze. Powtarzam, niedobrze. Jak mamy zawieźć teleskop na szczyt góry, zanim pojawi się twoja gwiazda? Ach, nie ma sprawy. Po prostu tym razem nie zrobię tego zdjęcia. Dzięki za starania. River, powinnoś coś wiedzieć o naszej ekipie. Nie poddajemy się, bo zawsze jest jakieś budujące rozwiązanie. Trzeba jakoś wjechać po zamarzniętym strumieniu. Ale jest zbyt śliski. Cóż, lód nie jest zbyt gruby. Młot pneumatyczny! Jeśli go rozbić na kawałki, to nie będzie taki śliski. Ale do skucia takiego lodu znam właściwego pieska. Motor! O, motor! Będziesz tak miła i przyjedziesz, żeby pokruszyć lód, ponieważ... Co się stało? Może motor cię nie słyszała? A musi zrobić... Bam! I więcej bomb! I więcej bomb! Och, i totalnie muszę tu strzelić fotkę. Bam! Wow! Wow! Dzięki, motor! Motor robi dużo bom-bom! A teraz my musimy szybko wjechać na tę górę. Lepiej się pośpieszmy, jeśli mamy zobaczyć tę gwiazdę. Świetna robota, motor! Dalej, ekipo! Przymocujmy teleskop do platformy. Robi się coraz ciemniej. River, przedstawiamy obserwatorium Zatoki Budowniczych. Wow, ale odjazd. Woohoo! I w samą porę. Spójrz. Leci tam spadająca gwiazda. I muszę strzelić fotkę. Nie. Rubble i ekipo, bardzo wam dziękuję. Jesteście świetnymi budowniczymi i przyjaciółmi. Musimy się pośpieszyć. Nie mamy dużo czasu. Ostatnia naprawa. Ściana. Nareszcie. Ratusz naprawiony i żadnych pisków. Och, Rubble, spójrz. Chyba dobrze im się mieszkało w ratuszu. Ale ratusz jest dla nich za duży. Znowu się zgubią i zaczną popiskiwać. Charger, chyba mam pomysł. Zrobiliśmy domek dla Motor i jej rodzinki kaczusze? Tak, już wiem, o czym myślisz. Tak zróbmy. Zbudowaliśmy dla was malutki ratusz miejski. Ratusz pisków! Wasz nowy dom! O, jakie to słodkie! To wspaniały pomysł. Dziękuję, pieski, za waszą pomoc. Przećwiczyłam przemowę i mogę ją wygłosić bez pisków. I wreszcie usłyszycie o wielkiej niespodziance! Juhu! Witajcie, mieszkańcy naszej zatoki! Jako pani burmistrz chcę ogłosić wam coś wyjątkowego, by uczcić nasze wspaniałe miasto i połączyć naszą cudowną społeczność. Przedstawiam wam pierwszy w Zatoce Budowniczych fantastyczny, wspaniały, cudny... Juhu! Pokaz fajerwerków! Nieźle! Patrzcie na to! I to jest psiastyczna niespodzianka! Hej, Charger! Dobra robota! Już pora zamerdać! Kto znalazł pisk? Rubble i my! I to psiastycznie! Wszystkie psy! Cześć!
ciociuśnik! Hej, pieski! Cześć, farmerko Zoe! Wow! Ta sałata wygląda na spragnioną! Musimy tu sprowadzić wodę naprawdę migiem! No, i co ty na to, Rabby? Ja na to już budować czas nawodnienie dla warzyw naszej farmerki Zoe! Charger szarżuje! Wiozę rury! Rury będą świetne do doprowadzenia wody z rzeki. I użyjemy pomp, by poprowadzić wodę ponad wzgórzem przez twoje rury, Charger. Jedna, druga i trzecia. Tak, pompujemy! Doprowadzić wodę czas? Warzyw chce każdy z nas! Musimy położyć więcej rur, żeby dostarczyć wodę. Stalowe zbrojenie sprawi, że rury będą stabilne. Mogę przy tym pomóc. Spawarka! Wspaniała robota, Mix! Wow, ależ wy zasuwacie! Jak zawodowcy, wuhu! Woo! Ha, to nie koniec! Trzeba to zalać szybko schnącym betonem. Zaraz wracam! Gotów? Cel? Beton! Rubble i ekipa z dumą prezentują nowy system nawadniania na farmie! I to w najlepszym momencie, bo moja sałata wygląda coraz gorzej. Możesz czynić honory, farmerka Zoe. Raz, dwa, trzy. Woda! Czekałem. Tak! Zrobiłyście to! O, uratowałyście warzywa! Mogę sprzedać sałatę na moim targu warzyw! Budować czas! Nowy skatepark dla cioci Dźwig! Złap to, podnieś, przenieś! Rubble, śpieszy na pomoc! Ciocia Dźwig będzie mogła robić super sztuczki w tej rurze. Po miksowej przemianie. Spawarka! Cała rura. Pół rampa. No to jadę. Nie śpiesz się. Masz czas! Możemy sobie jechać wolno! Nie! Jazda! Jestem gotowa! No dobrze, to jedziemy! Ha, ha, ha. Mam nadzieję, że pieski zdążyły! I go, go, gotowe! Wiecie, czego jeszcze trzeba? Skate parkowej miksowej przemiany! Wow! Spray z farbą! I gotowe! Ciastecznie, Mix! Wygląda świetnie! No dobra, pokażcie sadzawkę, nad którą pracowaliście cały dzień. To jest skatepark! Przez cały czas budowaliście w tajemnicy ten skatepark? To skatepark dla ciebie, ciociu Dźwig. Niespodzianka! Och, dziękuję, pieski. To jest najlepsza niespodzianka na świecie. Doskonale, moje pieski. Zużyłyście odpady z dawnej budowy, by zrobić ten fantastyczny skatepark. Ciociu Dźwig,
teraz, kiedy masz już gdzie pojeździć, może chcesz go wypróbować? Och, pewnie, że tak. Ale najpierw muszę się przebrać w coś nieco bardziej odjazdowego! Juhu! Mój odjazdowy kostium wciąż pasuje! No to jazda! Tornado! Świder! Brawo, ciociu! No dobrze, kochani. Budować czas! Nasz tunel! Rubble, śpiesz na pomoc! Dobra, Wheeler, zabieraj to! Czystość i lśnienie to marzenie! Motor robi bum! Małe! Kop, kop, dziś ze mną kop, bo tak kopię się! Jeszcze trochę, jeszcze trochę i stop! Teraz do góry, proszę. Te metalowe płyty sprawią, że ściany będą super mocne i skały nie zasypią tunelu. Tak, żadna skała nie zasypie tego tunelu. Arrar! Wkrętarka! Aha, to po to potrzebne ci były te płyty. Bardzo sprytny miks. Hej, kochani! Koncert Sierry wkrótce się zacznie. Myślicie, że skończymy ten tunel na czas? Oczywiście, że tak! Jak Rubble i ekipa! Rubble śpieszy na pomoc przy kopaniu! Radzisz sobie z tym, Rubble! Nie przestawaj! Jesteśmy prawie po drugiej stronie! Szukam dróg do domu, światła co blasknie się komuś. Ja szukam dróg do domu, tunelu, tunelu. Pieski, to tunel dla prawdziwej gwiazdy. Bardzo wam dziękuję. Nie ma za co. Jedź za nami na swój koncert w Zatoce. Dojechali! Kto to? Sierra! Tak bardzo tęskniłem! Dotarłaś! Cóż, dotarłam dzięki wspaniałym pieskom! To prawdziwi bohaterowie! Dobrze, ekipo budowlana! Musimy zerwać betonowy chodnik i schody i zrobić nowe! Zbudujmy coś! Czekaj! Nie miałam pojęcia, że jest tak dużo schodów! Będzie potrzeba więcej betonu! Muszę zadzwonić. Ciociu Dźwig, potrzebujemy betonu. Mamy mnóstwo roboty. Nie martwcie się, za chwilę przywiozę wam więcej materiałów. Zaraz, wtedy zostaniesz tu sam i to w dzień dziadka. Nie musisz się martwić, pieski cię potrzebują. Dobrze, postaram się bardzo szybko wrócić. Juhuhu! Worki z betonem już tu są! Opuszczam je! Dzięki, ciociu Dźwig! Czas coś zmiksować! Motor robi bum! Bum! Gotów? Cel? Beton! Prawie gotowe! Wystarczy naprawić płot i powiesić znak! O, świetnie! O, dlaczego klamka dziwnie wygląda? A, klamka się złamała! Nie mogę otworzyć drzwi! O!
przypadkiem znamy kogoś, kto ma mnóstwo klamek. Berek, ganiam, ganiam, ganiam. Dziadku! W drzwiach Gabriela zepsuła się klamka i potrzebujemy nowej. Ty pewnie wiesz, gdzie możemy jakąś znaleźć, prawda? No, ja mam tu mnóstwo klamek. Któraś będzie pasować. Cera! Teraz! Cera! Teraz! Cera! Teraz! Cera! Skrzynka dziadka na ratunek! Nie! Nie! Tak jest! Biorę się do pracy! Mamy tu lodowy korek! Powtarzam! Mamy lodowy korek! Hej! Udało mi się dać znać wszystkim o nowej maszynie kawowego Karla! Fantastycznie! Ale jest pewien problem. Gdzie mają zaparkować? No cóż, muszą zaparkować, więc przydałby się im parking! Mix! Jesteś taka mądra! Zbudujmy go! Właśnie... tutaj! Tak! Zaraz! Są tu drzewa! Musimy się upewnić, że żadnego nie uszkodzimy! Tak! Rabel i ekipa nie chcą niszczyć drzew! O, rety! Dzięki, że chcecie zbudować mi parking! Ale jeśli pozwolicie, mam deser lodowy z karmą do przygotowania! Deser lodowy z karmą... Już wróciłem! Już! Czas zbudować nowy parking! Gotów? Cel? Asfalt! Pora go wygładzić! I znam pieska, który to potrafi! Motor gotowa! Motor robi gładź! I więcej gładzi! I więcej gładzi! Pa! Dzięki, motor! A teraz jeszcze wykończenie! Pum! Spray z farbą! Ojej! To mój własny parking! Ludzie mają miejsce i mogą spróbować moich nowych lodów! Wow! Sporo tu tych aut! Powtarzam, to dużo aut! Oby zmieściły się na parkingu! Można to szybko sprawdzić! Rabel śpieszy autom na pomoc! Spójrz, tato! Parking jest już gotowy! Masz rację, skarbie! Pieski się świetnie spisały! Tędy! Zaparkujcie na wolnym miejscu! Dzięki, Rabel! Mam dobre miejsce! Dzięki, Rabel! Kto chce lody? Zbudujmy coś! Lili, robisz się chyba za dużo na ten trójkołowiec, słonko. Tatku, czy już czas na większy rower? O, no pewnie. I zobacz to. Sklep rowerowy sklepikarza Shelly'ego jest po drugiej stronie ulicy. Hej, kochani, tak mi przykro. Ktoś właśnie kupił ostatni większy rowerek, a ja byłem tak zajęty przygotowaniami do naszego dnia rowerów, że zapomniałem zamówić ich trochę więcej. Wszystkie sprzedane. Tylko nie to. O nie. Szkoda. Sklepikarzu Shelly, moja córka Lili nie ma na dzisiaj rowerka. Te wszystkie dzieci też nie. Och, bardzo mi przykro. Gdybym miał większy sklep, mógłbym trzymać w nim więcej rowerków. Zaraz, zaraz. Wiem, kto może pomóc. Chodźcie za mną. Czołem, budowniczowie! Mam pytanie.
Moglibyście zbudować mi wielki sklep rowerowy? Wtedy mógłbym mieć mnóstwo rowerków dla wszystkich dzieci. Nie ma sprawy, chętnie pomożemy. Właśnie tak. Zbudujemy wszystko, czego potrzeba miastu. Dzięki, psiaki, będziecie bohaterami Zatoki Budowniczych. A ja od razu zamówię dostawę rowerów. A my zbierzemy materiały budowlane. Chodźcie, psiaki, na plac szczekania. Słyszał pan to, panie Magżółwiu? Jak nie, jak tak. Jeżeli ktoś zbuduje sklep z rowerami i zostanie bohaterem Zatoki Budowniczych, no to będę to tylko ja. Dobra, muszę tylko zdobyć jakieś materiały. Już wiem, skąd je ukraść. Znaczy, zdobyć. O, kogo ja chcę nabrać? Chcę je ukraść tym, słuchaj, tym psiakom. Chodźmy, panie Magżółwiu. Kawowy Karl! Hejka, pieski! Tak się ucieszyłem z powodu nowej kawiarni, że zgromadziłem tyle ziarna kukurydzy, ile zdołałem i mam je w tym ogromnym garnku. Nie mogę się doczekać, żeby później podgrzać ziarenka i zamienić je w popcorn. Rety! Muszę zaprosić wszystkich mieszkańców na dzisiejsze otwarcie. Potrzebuję menu i krzeseł, stolików i... O! Możecie budować dookoła garnka, bo mam tyle roboty przed otwarciem. Nie ma sprawy, kawowy Karlu. Zostawimy go tu jako część restauracji. No dobra, rodzinko, budować czas! Nowa restauracja z popcornem? Ale się wkopałem! Każda knajpka z popcornem potrzebuje podłogi. Gotów? Cel? Cement! Tylko nie w ten wielki garść z ziarenkami. Budujemy kafę popcorn w kształcie wielkiego pudła popcornu. Złap to, podnieś, przenieś! Przybijam tu, i tutaj, i tutaj! Narzędzia są super! Przybijanie w upale to ciężka praca. Słońce strasznie piecze! Co to za dźwięk? Pewnie nic takiego. Tylko popatrz! Mamy tu piękne, wielkie pudło popcornu! Jeszcze nie! Potrzeba jeszcze miksowej przemiany! Gotów? Cel? Maluj! I to jest kafe popcorn. Cieszę się, że już kończymy, bo robi się coraz bardziej gorąco. Uff. Ha? Ha? Hej, chyba już drugi raz słyszę ten dźwięk. Pop, pop, pop. On chyba dochodzi z wnętrza restauracji. O, promienie słoneczne padają na ziarna kukurydzy i zmieniają je w popcorn. Niedobrze, oj, niedobrze. Musimy szybko zbudować dach, żeby zrobić cień. Dalej! O, małym kaczuszkom podoba się nowy dom. Musi być jakieś budujące rozwiązanie, żebyśmy nie musieli ich stąd ruszać. Jeśli ich nie przeniesiemy, jak mamy zbudować szkołę? Charger, tak jest! Tak, tak jest! Zaraz, czyli jak? Nie przenośmy kaczek. Może będzie fajniej, jeśli... Zbudujemy szkołę dookoła sadzawki. I kaczuszki zostaną, a dzieci będą miały swoją szkołę. Wiedziałem, że jest budujące rozwiązanie. Miks, mądry z ciebie piesek. Już budować czas! Tak, fundament gotów. Charger szarżuje z betonowymi blokami. Pamiętaj, układamy w kształcie U. Pamiętam, jasne. Kształt litery U robimy tu.
klocków. Dzielny ród to nasz fajny ród. Robota tu jest, merda, my też. Piesków ród fajny jest, to wie każdy pies. To wie każdy pies. Kto się już zmachał? Chcesz powiedzieć, kto się zmachał? Bo szczekamy! Ruff! Ale śmieszne, Wheeler! Szkoła zaraz kończy się i kaczki są wesołe! No i czas na szkolną, miksową przemianę! Wow! Ale przepiękna! Pieski, nie wiem, ile dzieci jeszcze wytrzymają. Skończyliśmy! Proszę spojrzeć! A, nasza nowa szkoła! Dziękuję, pieski! To jadę po dzieci! Baba i Murmicz! Wiesz, czy nie byłoby fajnie, jeśli każdy mógłby przejść ponad wodą do morskiego smoka po długim drewnianym pomoście? O! Zbudować pomost do smoka morskiego? Psiastyczny pomysł! Dalej! Już budować czas! Charger, możesz mi pomóc z tymi palami? Wrzucimy je do wody i zbudujemy pomost! No pewnie, że tak! Charger szarżuje! Złap to, podnieś. Jak mamy sprawić, żeby stały prosto? Trzeba wbić je mocno w morskie dno. I znam pieska, który świetnie to zrobi. Młot pneumatyczny! Motor robi mach, mach, mach! Psiastyczna robota, motor! Dziękuję! Dobrze, wbijmy więcej pali, wtedy położymy deski na pomost. Pal już gotowy. A motor robi bach, 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 bach. Deski już gotowe. Teraz je przybijemy. Trzeba przyspawać te wsporniki do pali. Wow! Spawarka! Dobra robota! I pomost jest już gotowy! Jejciu! Świetna robota, Rubble i ekipo! Potrzeba mu jeszcze odrobiny koloru! Czas na miksową przemianę! Wow! Spray z farbą! Gotów? Cel? Maluj! Juhu! Piękne kolory! Zakręcone! Wow! Dzięki, Charger! O-o! Wszyscy czekają w upale! Nasz park wodny z morskim smokiem to załatwi! Przetestujmy go! Zapraszamy! Zapraszamy! Każdy może się już ochłodzić! No dobra, moja ekipo! Musimy zbudować myjnię dla pani burmistrz! Budować czas! Już pora włączyć moją super koparkę! Cement na podłogę naszej myjni! Zaczynamy! Gotów? Cel? Cement! Żegnaj, błoto! Charger potrzebuje pomocy! Charger szarżuje! Złap to, podnieś, przenieś! Bum! Przybite! Proste! Wow! Świetnie wygląda!
teraz czas na najważniejszą część myjni. Na zbiornik z mydłem. Mydło trafia do zbiornika, leci przez wąż i spłukuje całe błoto. Zmiksowałam idealną porcję bąbelkowego mydła. Dzięki niemu motocykl pani burmistrz będzie idealnie czysty. O, a co to? Nieznośne pieski budują myjnię, by wyczyścić motocykl pani burmistrz? Ona nie może wygrać tego wyścigu! Och, nie mogę na to pozwolić. Potrzebuję planu. Właśnie wymyśliłem. Jeszcze jeden. Jak nie jak tak. Nie mogę uwierzyć, że to wszystko dla mnie. Dziękuję, pieski. A teraz już czas na mycie. O, naprawdę kocham sprzątanie. Naprawdę kocham. Odsączę całe mydło i zastąpię je bardzo lepkim błotem i cementem. Szybciej, panie Magrzówiu. No już, ja jestem gotowy. O, kiedy błoto i cement obleją cały motocykl, to zmieni się w super twardy i brudny wrak, którego już nigdy nie wyczyszczą. Włączyć myjnię! Nadjeżdża bardzo brudny motocykl. To mi nie brzmi jak czyszczenie. Spokojnie, pani burmistrz. Pani motocykl wyjedzie czyściutki za... 3, 2, 1! Okej, rodzinko, już budować czas! Tam, gdzie nasz pierwszy parking! Charger szarżuje z wielkimi belkami! Jeszcze troszkę! Opuść ją, Charger! Tak! Spawarka! Świetnie! Nasz parking musi wystarczyć dla wszystkich miłośników lodów. I gotowe! Równo, równo! Robimy to, co lubię! Wkręcamy śrubę! Mamy miejsce dla samochodów. I dla rowerów! I wszystko już gotowe! Hej, sklepikarzu Shelly! Dobrze, że jeździsz ścieżką rowerową! Spray z farbą! I każde auto, rower czy pieszy ma miejsce przy super podajniku lodów! Wszystkie drogi prowadzą do lodów! Ale jak umieścić tu tyle aut? Myślę, że przyda się wam strażnik przejścia. Zawsze jestem gotowa. O, przepiękny, wspaniały, błyszczący. Ale jak on działa? Zobaczymy. Kto pierwszy? Ja się tym zajmę. Hej, rodzinko. Tędy proszę. Super! Czy dobrze działa kawowy Karlu? Doskonale! Rabel i ekipa dali radę! Pora powitać nowych klientów! Porcja dla ciebie i ciebie, a dla ciebie z dwoma wisienkami! Juhu! O, pieski! Ten nowy parking to wielki hit! Tak jak mój podajnik do lodów! Podajnik do lodów... Brzmi tak pysznie. O, znowu odpłynął. Zaraz pomogę mu wrócić. Deser lodowy z karmą. Tak, proszę. Zrobię taki dla wszystkich piesków. Dzięki, kawowy Karlu. Dalej, rodzinko, już budować czas! Najpierw trzeba się pozbyć tych schodów. Motor,
zrobisz swoje! Motor robi bum! Gdy gruz po schodach trzeba oczyścić, to jedno imię mam na myśli! Wheeler! Posprzątam ten gruz! Czystość i lśnienie to marzenie! Zmierz dwa razy, tnij raz! Albo raczej zmierz to raz, tnij dwa? Po prostu tnij! Hej, kochani! Co robiła przecinana deska? Sypała wiórkami! Przybijmy to rusztowanie! Woo! Młodek! Rusztowanie pod rampę już prawie skończone! To znaczy, że jesteśmy gotowi! Gotowi? Cel? Szybko schnący beton! Czas na gładź dla gładkiej jazdy! Gładź! Gładź! Poręcz bezpieczeństwa gotowa! Dobra, Omar, wypróbuj! Wspaniała rampa! Prawie dotarłem! Tak! Spełnia zadanie! Hej, pieski! Muszę już zjeżdżać! Musi zjeżdżać! Dobry żarcik! Przykro mi, panie kaczorku. Nie możemy iść na spacer, dopóki nie odbiorę przesyłki od... Sygnał wystarczy! Omar waszą pocztę dostarczy! Dziękuję, Omarze! Nie mogłam znaleźć starego nosidełka, a teraz mogę wziąć mojego pana kaczorka na spacer i... Masz chorą nogę? Wszystko dobrze? To tylko mała koszykarska kontuzja. Szybko dojdę do siebie. A dzięki Rablowi i ekipie mogę tu bez problemu wjeżdżać. To wspaniała rampa, pieski! Nie mogę uwierzyć, że wcześniej takiej nie mieliśmy. Przesyłka dostarczona. Pomocy! Rable, skoro nie ma schodów, to jak zdoła stamtąd zejść? Zawsze znajdzie się budujące rozwiązanie. Zbudujemy zjeżdżalnię. Zbudujmy coś! Już niedaleko. Mam nadzieję, że budowa idzie wspaniale. Charger, podnieś zjeżdżalnię. Podeprę ją buldożerem. Charger szarżuje! Rable, śpieszy na pomoc! Zespołowo, Charger! Dobra, Schachermacher! Zjeżdżaj! I nie zapomnij krzyknąć "Wii!" To jest najlepsza część! No nie wiem, nadal będę bohaterem Zatoki Budowniczych? Nieważne, no to zjeżdżam! Witaj, ziemia! Tęskniłem! Panie Schachermacher, jak zdołał pan zbudować ten sklep przed nami? Już ja wiem jak! Zabrał nam nasze materiały! A, tak, te... Wiecie, właśnie zrozumiałem, że źle postąpiłem i bardzo przepraszam, ale jakby zabrałem wam materiały. Już wiem, dlaczego budynek się chwieje. Schachermacher nie użył cementu do budowy fundamentów. O, jak wspaniale zobaczyć mój nowy sklep. Który zaraz się zawali? O, Redy! Mogę tylko powiedzieć, mój błąd. Pójdę już. Pa, pa! No dobra, rodzinko, pora zbudować sklep! Gotów? Cel? Cement! Tak, Mix! Teraz zbudujmy bezpieczny sklep!
jeszcze cofaj. Bardzo dobrze. Spawarka! Gotowe! Ten sklep jest bezpieczny i gotów na rowery. Wow! Dobrze, rodzinko. Zróbmy dwie wielkie rampy. Budować czas! Jeszcze trochę i opuszczaj. Wbijam gwoździe, wbijam gwoździe. Wbijam gwoździe, wbijam gwoździe. Wszyscy wbijamy. I zrobione. Piaskuję tak, by zrobić gładź. Rampy wyglądają świetnie. Potrzeba jeszcze miksowej przemiany. Spray z farbą. Już! Prawie gotowa do skoków. Musi tylko wyschnąć. Hej, pieski! A? Miałam ją przetestować, więc nadjeżdżam! Zaraz! Farba jeszcze nie wyschła! Pieski, bardzo przepraszam. Nie miałam pojęcia, że farba nie wyschła. Nie ma sprawy. Pomaluję ją znowu. Czekaj, Miks. Ta farba ma grudki od opon. Musimy ją wyczyścić, zanim zaczniesz malować. Miks, jesteś ekspertką czystości. Sugerowałbym zrobienie super bąbelkowego mydła. Zaraz je zrobię. Moje mydło robi tak dużo baniek. Muszę tylko nacisnąć ten guzik raz dla jednej porcji. Gotów? Cel? Mydło! To mydło działa! Ha? Co się tu dzieje? O-o! Skrzydełko lubi ten guzik! O nie! Skrzydełko, przestań! O nie, patrzcie! Rampa! Bąbelki porwały rampę ze sobą! Tato, uważaj na rampę! Zawsze jest budujące rozwiązanie! Masz rację, Rubble! Nasza pierwsza myjnia nadawała się do błota. Teraz musimy zbudować jeszcze większą do czyszczenia z błota i cementu. Z większymi szczotkami i lepszym mydłem. I wodą tryskającą z ogromnego węża pod ciśnieniem, żeby zmyła cement. Piastyczny pomysł! Pora zbudować nową supermyjnię! Dostawa materiałów! Nieźle! Opuszczam! Podnoszę! Juhu! Dobra robota! Pomóc ci? Świetnie! Podłączam! Nowy zbiornik na mydło! Ale wielki! I oto nowa super myjnia! Pani burmistrz, przepuścimy przez nią pani motocykl! I lśnienie to marzenie! Udało się! Udało! Udało! Tak się ucieszyłem, że będę znów śmig, śmig, śmigać! Pani burmistrz, może się pani ścigać! Właśnie tak! Wow! A mój motocykl jeszcze nigdy nie był tak czysty! Pięknie dziękuję, pieski! Pokażę Schachermacherowi, że potrzeba więcej niż brudnych sztuczek, żeby powstrzymać mnie przed wygraną. Juhu! Gdzie jest pani burmistrz? Myślałem, że też chce się ścigać. Chyba nie. No cóż, zaczynajmy. No już, 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 powiedz start. Dobra, dobra. To chyba musimy zaczynać bez niej. Na miejsca, gotów, start! Juhu! Co? Jak co? Skąd ona się wzięła? Wracaj tu! To ja miałem wygrać! Let's go!
A, moja ulubiona kałuża. Zdaje się, że mam znowu szansę, by zabłocić drogę pani burmistrz. O! Miłego pluskania! Za późno, żeby ominąć błoto. Nie muszę omijać, gdy mogę je przeskoczyć. Juhu! Musimy zbudować ten pokój, zanim wrócą Lukas i Lili. Już budować czas! Okej, motor. Wiewiórki już nie ma. Możesz działać. Motor robi bum! Dobrze, że ta wiewiórka sobie poszła, bo wstrząsy spowodowane przez motor strąciły z drzewa wszystkie żołędzie. Wiewiórka wróciła! Wiewiórko, wiewiórko! Wiewiórka! Nie, naprawdę chcę się z nią pobawić? Ale musimy budować! Motor, stój! Wiewiórko! Upsi! O nie! Motor dobrze! Ale niewiele brakowało. Za to wiele upadło. A gdzie wiewiórka? Nie wiem. Ale tak długo, jak są tu żołędzie, na pewno wróci. O, tak jest! I wpadłem na pomysł! Odkurzacz! Dobry pomysł, Wheeler! Bez żołędzi nie wróci! I nie będzie wypadków! Wybacz, Rubble. Wiewiórki są takie zabawne. Wiem, wiem, motor. Też lubię się z nimi ganiać. Nawet bardzo lubię! Ale musimy skończyć pracę. A to oznacza... koniec zabaw z wiewiórką! Nie musimy się już przejmować tą wiewiórką, bo wszystkie żołędzie, których szukała, mam tutaj. Ups! Nazbierało się ich trochę za dużo. No dobra, bierzmy się do pracy. Uwielbiam sprzątanie. Pora zrobić fundament pod pokój. Gotów? Cel? Beton! Złap to, podnieś, przenieś wszystkie ściany na miejsce! Motor pracuje, nie goni wiewiórki! Bardzo dobrze, motor! I gotowe! Narzędzia są super! Wow! Dużo łatwiej buduje się bez... Wiewiórka! A! Wiewiórka! A! Wiewiórka! Wiewiórka! A! Dalej, rodzinko, już budować czas! Rubble i ekipa śpieszą na pomoc! Sygnał wystarczy! Omar waszą pocztę dostarczy! A, moje nasionka! Dziękuję, Omarze! Sygnał wystarczy! Omar waszą pocztę dostarczy! Dzięki, Omar! Już wszystko gra! Ty zawsze dostarczasz, hip hip! Hurra! Okej, została mi ostatnia przesyłka. Ale nie musicie budować rampy, bo tu mogę wjechać gładziutko. Ze specjalną przesyłką. Moja farba, fioletowy blask! Dziękuję, Omarze! Bardzo proszę. Jestem ciekaw, co chcesz nią pomalować? O, muszę jechać. Chyba jeszcze zdążę na mecz koszykówki z dzieciakami. A ja mam dość czasu, by zmiksować trochę farby w megamikserze do mojego projektu. Ten piesek czuje, że miksuje.
I już gotowe! Wow! Super! Fantastycznie! Pieski, cała poczta już dostarczona. I mamy wspaniały mural! Wow, jesteście psiastyczne! O, zawsze chętnie pomagamy! Hej, rodzinko! Już pora zamerdać z Omarem, Lukasem i Lili! Kto zrobił rampy? Ramon i my! I są psiastyczne! Na wszystkie psy! Dobra, patrzcie, patrzcie! Trochę trenowałem! Za 3 punkty! Wow! Jest moja! To merdający kosz! Zbudujmy coś! Ładuj tu, Rubble! A ja to stąd zabiorę! Czysty ze mnie psiak! Kształt kości? Proszę bardzo! Dobra, Mix! Teraz ty! Gotów? Cel! Cement! Moja ekipo, łapcie rury! Nasza super wanna potrzebuje mnóstwo wody! Już się robi! Złap to, podnieś, przenieś! Rubble, śpieszy na pomoc! Wykopię rów dla rur! O, tak! Klucz! Czas przykręcić nieco mocniej i... Już wystarczy! Kocham mój klucz! Klucze są super! Wheeler! Co to jest? Cóż, to jest bardzo ciekawe, Rubble. Widzisz, bańkowy miks wleci tutaj, a bańki wylecą z tego hydrantu jak z fontanny. I tutaj wchodzę ja! Bańki to moja sprawa. Zmiksuję porcje małych baniek, średnich baniek, dużych baniek i śliskich baniek! Jestem bąbelkowym psiakiem! Muszę przygotować bańkowy miks! Kaczuszka! Motor, słyszałaś to? Miks przygotuje ci mnóstwo baniek! Wtedy kąpiel ci się spodoba! Kąpiel nie fajna! Kaczuszka bardzo fajna! Ciocia Dźwig chce, żebyśmy byli czyści na zdjęciu, więc sprawmy, żeby ta wanna była super! Dziękuję, Wheeler. Już dość ślizgania. Chyba, że na bananach. Nadjeżdżam z piaskiem, żeby zamknąć ślizgawkę. Ojej, ale śmiesznie. Wow. Ależ tu jest ślizgawka! Ale już niedługo! Dziękuję, Wheeler! Wszystkie bąble i piasek sprzątnięte! Och, pieski, jesteście najlepsze! Teraz naprawimy rampę, żeby mogła pani skoczyć! Dalej! Budować czas! Dobrze, Mix? Czego tu trzeba? Miksowej przemiany! Wow! Spray z farbą! Panie Kaczorku, gdy wzlecimy w powietrze, pamiętaj o uśmiechu do zdjęcia. Da pani radę, pani burmistrz! Mówimy bąble! Bąble! I
To jest fota! Dziękuję, pieski! Zawsze chętnie pomagamy! Hej, rodzinko! Chyba już pora zamerdać! Kto bąble zmiótł? Rabel i my! To fantastyczne! Jak wszystkie psy! Dobra, motor, dawaj żołędzie! Dojeżdżamy! Mam nadzieję, że pieski skończyły. Piasteczny domek dla wiewiórki gotowy! Potrzeba mu jeszcze jednego! Zebrałem ich jeszcze więcej! Okej, wiewiórko, jedzonko i baw się. Dzisiaj Rabel i jego ekipa zbudowali wam pokój! Wow, pokój zabaw! Dziękujemy, mamo i tato! Dziękujemy, pieski! Juhu! Huśtawka jest wspaniała! Uwielbiam koszykówkę! Ale fajny stolik! I jak tu wygodnie! Idealne miejsce na ognisko! I napieczone pianki! Pyszne! Złap to, podnieś, przenieś! Ochronią nasze ognisko! Na pewno przyda się drzewo! Piła! Wytniemy je w kształcie drzewek! I pomalujemy je jak drzewka! Wow! To wygląda jak obozowisko w górach! Wszystko już gotowe! Co powiesz na nasze obozowisko? Wspaniałe! Czas na kemping! Najpierw zjemy słynne, czyli dziadka żwira, siedząc przy ognisku. A potem pójdziemy na wycieczkę. Uwielbiam ognisko i wycieczki. A na koniec usiądziemy wieczorem i upieczemy słodkie pianki nad ogniskiem. Bardzo ciekawe, czy jakiś piesek się na nie skusi. Marshmallow. Ja! Pycha, pycha, pycha. A co najlepsze, zrobimy to wszystko pod przepięknym, ciemnym, nocnym niebem. Zaraz, o czymś zapomniałem! W nocy robi się ciemno,
A ja boję się ciemności. Nie martw się, Rabl, nie będzie bardzo ciemno. Moja naukowa apka mówi, że niebo będzie czyste. Księżyc w pełni i mnóstwo gwiazd. Czyli nie za ciemno? Na super pyszne pieczone marshmallow! Tak jest! Ale najpierw czas na kolację! Lećcie po miski! Chodź, Benny, skakuj tu! Na farmie mamy więcej ziarna! Juhu! Jedna kura już bezpieczna! Ściągnij nas, Charger! Całe ziarno wsypiemy tutaj! Zjeżdżalnia dla ziarna gotowa. To jest naprawdę bardzo fajny karmnik. Hej, wracaj tu! O, to niebezpieczne! Ale dlaczego kurczak Leni wszedł na drogę? By przejść na drugą stronę. Znowu i znowu i tak w kółko. Pomocy! Ja mam pewien pomysł. Mam tu twojego kumpla Beniego, Leni. Możesz wejść. To kurza imprezka. Mamy dwie kury. Została jedna. Rabl, mamy kurzy problem na placu szczekania. Na placu? Już jedziemy. Ciociu Dźwig? Dziadku Żwirze? Czemu tutaj stoicie? Cóż, bo tam nie wejdziemy. Spójrz, mój dźwig chyba zwariował. Niemożliwe, to znaczy, że... Jenny się tam dostała! No i jak ją ściągniemy na dół? Włażąc na górę! Zaraz wracam! Niezłe i śmieszne. Wow! Trzymam cię! Brawo, super! A teraz zawieziemy was na waszą farmę. Rabl śpieszy na świetlistą pomoc. Jej, Rabl! To był doskonały pomysł, Rabl. Wszyscy ustawcie swoje pojazdy i włączcie światła. Powtarzam, mamy światło! I teraz już możemy budować dom dla gryzaka! Świetna robota, moje pieski! I jestem pewien, że spodoba się gryzakowi! Mam nadzieję. Zabierzmy dom nad rzekę i odzyskajmy nasz prąd. Gryzaku, zbliżamy się i twój domek ucieszy cię. Ostrożnie, Wheeler, powolutku. Nie wpadnijmy na wyboje. Zdążyliśmy. Gryzaku, gotów na nowy domek? Złap to. Podnieś! Przenieś! No, gryzaku, jak ci się podoba? Podoba mu się? Podoba mu się? Thank you.
O-o! Miejsce dla Chargera i Gryzaka! Będziemy tu śmig, śmig, śmigać! Motor, domek dla kaczuszki! Wow! Motor to lubi! I kaczuszka też! I jej rodzinka go uwielbia! Dzięki, Rabu! Dzięki, Charger! Ekran szczeka! Chodźmy, Charger! Pobawimy się później, motor! Dobrze, pa! Burmistrz? Cześć, Rabel i Charger! Mam pewien kłopot. Muszę poćwiczyć przemowę, którą wygłoszę dziś po południu, by powiedzieć całemu miastu o wielkiej niespodziance. Ale coś w moim ratuszu wydaje ten bardzo głośny... Co to za pisk? No właśnie, co to za pisk? Spokojnie, zaraz ten pisk naprawimy. Zawsze jest budujące rozwiązanie. Chodźmy, Charger! Do zobaczenia! Wkrótce wrócimy! Mamy robotę w ratuszu! Pozdrówcie od nas panią burmistrz! Dobrze! Pozdrowimy! Hej! Tam jest sklepika Shelly! Cześć, pieski! Jestem dziś zajęty w sklepie rowerowym, ale musiałem tu przyjść na tę wielką przemowę! Tak naprawdę to przyszliśmy na wielki... pisk! I przemowę. Świetnie, że jesteście. Właśnie ćwiczyłam swoją przemowę. Chcę ogłosić wielką niespodziankę. Dzisiejsze zadanie to wymiana drzwi wejściowych. Zobaczmy, czy te pieski dadzą radę. Nowe drzwi? Nie ma sprawy. Pokażmy Hankowi, jak to się robi, Mix. No pewnie! Najpierw zdejmiemy stare drzwi, a ja mam do tego świetne narzędzie. Śrubokręt! Teraz mogę odkręcić zawiasy od ramy drzwi. Przytnijmy nowe drzwi do odpowiedniej długości. A teraz przykręcam zawiasy do nowych drzwi. Może będzie fajnie, jeśli... zrobimy drzwi otwierające się w całości i w połowie. Tak! Sprytny z ciebie piesek, Mix! Pora przykręcić drzwi do ramy. Nieźle! Teraz sprawdzimy, czy sklepika Shelly będzie zadowolony z nowych drzwi. O, właśnie jedzie! Wróciłem! O, mój sklep jest naprawdę daleko. Sklepikarzu Shelly! Powiedz nam, jest psiastycznie czy psiastycznie? O, oczywiście, że jest, ale nie wiem, czy właśnie tego potrzebowałem. A? Co to było? O, sprawdźmy, co się stało. Przepraszam, pieski, jestem dziś tak zajęty i mam tak dużo pracy, że nie pamiętam, czego potrzebowałem. A chcesz, żebyśmy ci naprawili okno? Bo chyba musiał je zniszczyć deszcz. Moje okno? Tak, pewnie mogło o to chodzić. Przepraszam, ale muszę wracać do sklepu. Drobny problem, ale nie taki, z którym te pieski sobie nie poradzą. Tak jest! Dalej, Mix, wracajmy do pracy! Najpierw musimy usunąć stare okno i ramę. Gotowa, Mix? Gotowa, Rabu! Tak jest! Tak to się robi! Bardzo dobrze! Dobra robota! Wow, świetnie! I zrobione! Kilka cięć piłą tarczową i będą wyglądać jak skrzydła.
To pomoże motor założyć skrzydła. A to pomoże motor machać. Jej! To bardzo sprężyste skrzydła. Bang, boing, boing. A teraz czas na miksową przemianę. Spray z farbą. Wow! Podnieśmy tego nietoperza. Motor jest nietoperzem. A teraz możesz latać jak one. Nietoperz! Możesz lecieć ze mną! Wydaje mu się, że motor jest nietoperzem! Machaj dalej, motor! Hej, kochani! Zaraz wracam! Tylko odprowadzimy małego nietoperza! Małego kogo? Nietoperza? Leć prosto za motor! Patrz, patrz! To twoja rodzinka! O, jak słodko! Patrzcie, jakie są szczęśliwe! Motor, uszczęśliwiłaś małego nietoperza. Brawo, motor. O, wracajmy na plac szczekania. Wszyscy na nas czekają. Pa, pa, maluszku. Motor cię wkrótce odwiedzi. Wow! Muszę się pospieszyć i pomóc pieskom. I naszemu miastu. Forma gotowa, możesz działać. Taka powinna wystarczyć. O-o! Obyśmy zdążyli ją dokończyć, zanim woda tu dotrze. Ciociu Dźwig, masz dla nas ten żwir? Pewnie, że mam. Ale... och, droga zablokowana. Te gałęzie musiały chyba spaść po waszym przejeździe. Boję się, że nie zdążę na czas. Mamciu, przebij się! Zrób bum! Bardzo bym chciała motor, ale nie mam burzącej kuli jak ty, skarbie. Burzącej kuli? Ciociu Dźwig, chyba mam burzliwy pomysł! Wiem, jak możemy zrobić ten beton! Dzięki za pomoc! Wszystko nam się uda! Juhuhu! Powodzenia! Widzimy się na placu szczekania! Rabel, przecież Mix nie zrobi betonu bez żwiru, a my nie mamy czasu, żeby wrócić do zgniatarki! Komu potrzebna zgniatarka, gdy się ma... naszą motor! Motor robi bum? Gdzie? Pamiętasz głazy, które widzieliśmy po drodze? O, już rozumiem. Rabu, powiesz to ze mną? Może będzie fajnie, jeśli zrobimy własny żwir! Motor robi bum! I więcej bum! I więcej bum! Motor robi żwir! Ciasteczna robota, motor! Mix, zacznij miksować! Podrzucę ci mnóstwo żwiru! Okej! Dodałam cement, piach, wodę i nasz żwir! A teraz... mogę już zacząć mieszać! O nie! Woda się zbliża! Powtarzam, woda się zbliża! Dobrze, że mamy szybko schnący beton. Gotów? Cel? Beton! Kiedy skończę, będziemy mogli zdjąć ramę! Nic dziwnego, że turbot nic nie widzi. Mgła jest gęsta. Powtarzam, mgła jest gęsta! Nie zgubcie się w tej mgle! Dalej! Już budować czas!
Charger, na miejsca! Gotów? Dawaj cegły! Dobra! Ściana robi się coraz wyższa! To będzie naprawdę wysoka latarnia! Cegieł tak kłaść nie umie nikt! Rabel z ekipą zrobią to w mig! Spray z farbą! Charger! Dawaj reflektor! Wow! Ogromny! Naprawdę ogromny! Charger szarżuje! I mam dach latarni! Latarnia już jest gotowa! Kiedy ją włączymy, kapitan Turbot bezpiecznie dopłynie do Zatoki Budowniczych. Hej, kapieski! Pani burmistrz, proszę sprawdzić, jak zabłysnęliśmy. Możemy już włączać latarnię. Kapitanie Turbot, latarnia działa. Już widzę to cudne światło. A to oznacza, że wkrótce zobaczę moją siostrę. Motor robi bum! Złap to, podnieś, przenieś. Dobra, załaduj mnie. Dobra, Wheeler, rób co potrafisz. Zabierz wszystko na wysypisko. Wysprząta się jak we śnie. Świetnie, rodzinko. Zbudujemy most szybko i bezpiecznie. Zbudujmy coś! Brawo! O tak, najwyższa pora na koparkę. Stalowa belka! Największa, jaką kiedykolwiek niosłem! Psiastycznie, Charger! Czas na cement! Dawaj, Mix! Skoro mamy budować szybko, przygotowałam dziś specjalny, szybko schnący cement! Ten piesek czuje, że miksuje! Gotów? Mix. Specjalny cement prawie wysechł. Tak jest! Motor robi bum! 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 I to jest śruba, która na pewno utrzyma most w całości. Śruby, kocham śruby. Klucz jest super! Jedzie w dół! Świetnie! Będzie dobrze! Budka z popcornem stanie właśnie tutaj! Dalej, o tak i postawcie znak! Muszę tylko namalować linię, żeby każdy wiedział, gdzie zaparkować, żeby zobaczyć nasz film. Spray z farbą! Potrzebna rama, która utrzyma nasz wielki ekran! Rama ekranu już gotowa! Jeden ogromny ekran już czeka! Złap to, podnieś, przenieś! I to jest naprawdę odjazdowy ekran! To odjazdowe kino samochodowe! Wspaniałe! Czas obejrzeć nasz film!
Zjedzcie mój najnowszy smak! Super bohaterski, super truskawkowy! Mieszkańcy Zatoki Budowniczych! Jesteście gotowi zobaczyć małą super wiewiórkę w naszym nowym kinie samochodowym? Zaraz! Motor nie gotowa! Okej, teraz gotowa! O, filmowe kumpelki! No to świetnie, bo dzięki pieskom możemy zaczynać film! Jestem małą super wiewiórką! Gdy się przewrócę, to od razu wstaję i śmigam dalej! Tak! Mała super wiewiórka! Piesków dzielny ród to nasz fajny ród! Robota tu jest! Cerdamy też! Piesków ród fajny jest, to wie każdy pies! Łotek wkręt spray! Tak dzień po dniu! Gdy coś zrobić chcesz, to wezwij na stół! Piesków ród fajny jest, to wie każdy pies! To wie każdy pies! Wow! Ta rodzinka naprawdę potrafi budować! Och, to tylko fasada! Czekaj, aż zobaczysz wnętrze! Ale jeszcze nie! Najpierw je wykończymy! Już nie mogę się doczekać! W każdej remizie potrzebna jest rura! Tak! Gotów? Cel? Spawaj! Dobra, motor! Przetestuj drzwi do garażu! Działają! W górę i w dół! Najpierw jeden but i drugi. Uwielbiam porządkować. Dobrze, Marszal! Wszystko jest już gotowe! Popatrzcie na tę remizę! Marszal, czy jest gotowa do akcji? Możemy to zaraz sprawdzić. Kto chce mnie oprowadzić? Ja chcę! Ja chcę! Dobrze, zaczynamy wycieczkę. Drzwi do garażu! Otwieram! Drzwi do garażu świetnie działają. Solidne ściany i super sufit, zapasowe koła, wiadra i koce gaśnicze. Drabiny, szpadle i nowe gaśnice. O! Mamy też węże strażackie, kaski i buty. Każdy komplet ma swoją szafkę. Nieźle! W każdej remizie strażackiej jest coś, czego tutaj nie... Znalazłam! Ktoś już przetestował rurę, żeby sprawdzić, czy da się zjechać? Marszal, Marszal, patrz! Motor robi wii! Upsi! Nic nam nie jest! Tak, rura działa. Dobra, muszę sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Upewnię się, czy wóz strażacki się zmieści. Wow! Myślicie, że się zmieści? Tak! Juhu! I zostało nam jeszcze tylko jedno! Możemy zamerdać na domku na drzewie! Kto domek zbudował? Rabel i my! I jest ciasteczny! Jak wszystkie psy!